Siemanko, z tej strony El Diablo, zabieramy się dzisiaj za kolejną minigierkę, tym razem 1916 Der Unbekannte Krieg. Okej, tutaj mamy wybór języka English oczywiście. Na pewno lepiej niż Deutsch. Deutscha w ogóle nie ogarniam, 5 lat się hiszpańskiego uczę, więc lepiej ogarniam angielski tutaj. Okej, tu mamy sterowanie. Okej, skoro mamy ogarnięte sterowanie, postaram się zapamiętać klawisze, możemy startować. Okej. Laden to chyba ładowanie. Find the die later, nie wiem co tam. Kurde, syreny jakieś. Dobra, czytałem trochę opis gry i podobno jesteśmy jakimś żołnierzem, który oberwał czymś i go, co nas ogłuszyło. Jakiś gaz, czy nie wiem, jakiś coś nam wybuchło przed ryjem. I zostaliśmy ogłuszeni i ogólnie jesteśmy tacy trochę... niesprawni i musimy się wydostać z tych okopów, musimy znaleźć drabinę, taki jest cel tej gry. A, no pewnie, po niemiecku. Nie umiem niemieckiego. Nie przeczytam tego, nie przetłumaczę. Jeżeli ktoś umie, to może sobie, zastopować, na spokojnie przetłumaczyć. Ach, ktoś tu mordę cieszy. O kurde, urwałem mu buta. Albo urwałem mu nogę z butem. Albo nie wiem co. Dobra, idziemy sobie lepiej stąd. A do czego mi ten but ma służyć? O, Jesus, czekaj! A! To ma jako mięso służyć, super. Ja mam zbierać te kończyny, żeby rzucać przed to coś. Kurde, to chyba jakieś potwory mnie będą gonić. O kurde, teraz rękę mu urwałem, super. To może nogą to ja mogę tylko rzucać, ale ręką to już mogę w mordy dać komuś. A co to? To są chyba jakieś flary. Tak mi się wydaje. Do czego mi to potrzebne tutaj? Jak wszystko jest wyświetlone. Dobra, idziemy teraz tutaj. Ja pierniczę. O, co to? Faka shopping. Shopping. A co ten wstrzyma? Ty, a tak w ogóle to idzie, on ma mordę. Aha. Dobra, zostawię go w spokoju. Niech sobie dalej tańczy. O, tam jest jakiś... Ła, chyba się dusimy. To może lepiej, żebym tam nie wchodził na razie. No, coś zebrałem z nowego. Bierz to. Szybko, szybko! To podobnie jak w Slenderze, pewnie nie możemy za długo stać w miejscu. U nas Slender... Tutaj w przypadku tej gry to nas jakieś... zmutowane potwory gonią. Jak w Eerie. No, świetnie. A gdzie ja idę, to nie wiem. Dobra, znowu coś zebrałem. Nie wiem po co, ale ważne, że jest. Kurde, gdzie mam iść? Co to? No proszę bardzo. Jakaś nowa mordek. O shit. Dinozaur. Kurde, gdzie ty rzucasz? Dobra, trzymaj to i tyle. Jak w Wolfensteinie ten gościu mi przypominał co lato z miotaczem ognia. On też miał taką świetną maskę. Spadek. O kurde, to już chyba potrzebna maska. Czekajcie, czym to się zakłada? O, tym się zakładało, super. Uciekam. Dobra, i tak mam tego dużo. Zostawię jedną na wszelki wypadek. Gdzie mam uciekać? Don't look back? Nie, trzeba się oglądać za siebie czasem. Ojej. Ja cię kręcę, ale rzeźnia. O nie. Jest. Udało się. Finito! No świetnie. No patrzcie, jak da się władzę komputerowi, to kurde w 10 sekund mam trupi gościa. Bo ja się męczyłem w tych koszarach... Nie, czekam, koszary przecież. No. Bo ja się męczyłem w tych okopach, żeby kurde gościu mi w 10 sekund go rozwalił. Zajebiście. Ho. No cóż, krótka minigierka, ale taka w sumie przyjemna. Fajny ma wygląd. Taki typowy 1916 rok. Kiedyś widziałem na zdjęciach podobne okopy. No tutaj ktoś chciał zrobić pierwszą wojnę światową. Takie połączenie z science fiction. Bo wątpię, aby podczas I wojny światowej dinozaury jeszcze żyły. Dobra, to by było na tyle. To było 1916 Der Unbekannte Krieg. Komentował El Diablo. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Widzimy się w następnych filmikach. Trzymajcie się, do zobaczenia.